Ja myślę, że do końca nikt z nas nie oczekiwał, że osiągniemy aż taki poziom. Wiadomo, że posiadamy w swoim składzie zawodników mega doświadczonych i po prostu o różnej charakterystyce i o wielkim talencie, ale to wszystko trzeba jakoś poukładać, posklejać. Sztabowi to się udało zrobić w tym sezonie, że to tak wyglądało przepięknie na końcu. Dlatego naprawdę sam wiedziałem, że jakby jesteśmy mocni, że pytała mnie Paulina z klubu prywatnie przed rozpoczęciem rywalizacji. Zawsze mnie pyta: Jurek, jak to będzie wyglądać, co myślisz? Odpisałem krótko, że czuję, że jesteśmy gotowi, żeby to zrobić, ale aż takiego wyniku się nie spodziewałem, szczerze powiem. To jest właśnie to piękno tego sportu, że pracuje się ciężko przez cały sezon, mając kłopoty, dobre momenty. Wypadł nam Łukasz, którego na pewno nam brakowało przez cały sezon i wszyscy miejmy nadzieję, że po prostu on dojdzie do siebie w pełni i będzie prezentował taki sam poziom siatkarski, jak prezentował dotychczas. To słowa po prostu wszystkim chłopakom. Gratulacje i wielki szacunek dla całego klubu, dla całego Śląska, bo to jest jakby region, który zasługuje na to, żeby mieć miano mistrza Polski i coś pięknego po prostu, coś pięknego przy takiej publiczności odbierać ten puchar i świętować razem. Ja myślę, że po prostu ja się posługuję jakby tym przysłowiem, że nie przysłowiem, po prostu takim powiedzeniem, że zawsze dążę do perfekcji, jakby czego nie ma, tego nie można osiągnąć, ale warto się starać i po prostu nieważne ile mam lat, nie zaglądam sobie w PESEL i robię to co kocham. Nawet moi przyjaciele, koledzy pytali się, czy jeszcze się nie wypaliłem, czy mnie to jara. No to chyba odpowiedź była dzisiaj, że tak jest, to po prostu sport, który kocham. Siatkówka dała mi wszystko w życiu, mam zawdzięczam siatkówce, dlatego po prostu ja nie mogę inaczej podchodzić do tej sprawy, jak podchodzę. Dlatego jestem szczęśliwy i że się udaje osiągać dalej sukcesy, a dokąd mnie to doprowadzi, to zobaczymy. Tak jest, wszystko się zgadza, na tym nie poprzestajemy, jeszcze jeden mamy cel do zrealizowania. Wszyscy o tym marzymy, to jest po prostu dziecięce marzenie. Mistrzostwo Polski to jest coś niesamowite. Ja w ogóle bym nie rozdzielał tego na jakieś, co jest ważniejsze. Po prostu Mistrzostwo Polski to jest niesamowite osiągnięcie. Patrząc w tych czasach, że nasza liga, uważam, i coraz głośniej o tym jest mówiono, że nasza liga jest najmocniejsza w Europie. Dlatego zdobycie Mistrzostwa Polski po prostu to musisz sporo meczów rozegrać, żeby to trofeo odebrać. Dlatego, ale Liga Mistrzów to jest zupełnie inna bajka. Jak w jednym wywiadzie mi się spodobało, jak Kuba Piszek powiedział, że wielcy zawodnicy, którzy po prostu prezentowali kosmiczny poziom, kiedyś nawet nie mieli okazji, żeby sięgnąć po to trofeo, a my mamy. Dlatego zrobimy wszystko, żeby przywieźć to do Jastrzębia-Zdroju. Nie poprzestaniemy na tym, co odbyło się dziś. Nie mamy dość, chcemy więcej. I wysłaliśmy jasny sygnał, że będziemy robili wszystko w Turynie, żeby ten puchar wrócił tutaj do Jastrzębia-Zdroju.